Witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 508, druga generacja. Silnik dwulitrowy Blue HDI. Automatyczna skrzynia biegów. Wersja wyposażenia Allure. Kolor taki szaro, popielato-oliwkowaty. Auto ma 167 tysięcy przebiegu. Więcej informacji będzie w poście. A teraz przejdziemy do pomiaru lakierniczego. Maska oraz błotniki przednie są aluminiowe. Tutaj jest informacja o tym. Pozostałe elementy są stalowe. Trzeba zwrócić uwagę, że jak są takie przetłoczenia, tak tutaj, to ciężko jest przyłożyć głowicę. Ona powinna dolegać równo do blachy, żeby ten pomiar lakierniczy był dobry. Pozostałe elementy, jak zderzaki oraz klapa, są z tworzywa, więc tego nie pomierzymy. Jeśli chodzi o lakier, no to na elementach zewnętrznych wygląda, że tutaj było delikatna naprawa rantu, jakieś przytarcie na aluminium i z drugiej strony tutaj to nadkole z tyłu też tutaj było jakieś niewielkie przytarcie, było lakierowane, naprawiane i tutaj cieniowane te drzwi, reszta jest wszystko w oryginale. Przejdziemy sobie do wnęk, bo to tak naprawdę wnęki są najważniejsze, a nie elementy zewnętrzne poszycia. I tutaj, jak sobie zobaczycie, są wartości oryginalne, więc nic tutaj nie było wstawiane, spawane i tak dalej. Minimalna jakaś powierzchowna obcierka. No tutaj może uda się uchwycić, jest odcinany lakier, jak było lakierowane, no to widać właśnie, że tylko było lakierowane, a nie coś wstawiane. Już tutaj przejdziemy do kolejnego słupka. I tego lakieru jest naprawdę niewiele. I to jeszcze sprawdzimy sobie spawy, zgrzewy. Są fabryczne, nic nie było robione. Proszę, tutaj nic nie było lakierowane. Tego lakieru jest naprawdę niewiele.
Jest dokładnie tak jak było mówione, tutaj jakaś powierzchowna obcierka z tej strony, powierzchowna obcierka na płotniku aluminiowym. Jeszcze przejdziemy do wnęk z tej strony, żeby, jak to się mówi, sprawiedliwości stało się zadość. Więc to jest wszystko w oryginale. Tutaj od razu pokazujemy jakieś takie minimalne przytarcie, jeśli komuś by to przeszkadzało w środku, to jest niewidoczne. No i tak wygląda pomiar lakierniczy. Później jeszcze sobie zobaczymy podmaskę, więc tam będzie też opowiedziane trochę. Teraz jeszcze, póki pogoda dopisuje, to mankamenty wizualne na samochodzie. Tutaj wgniotka od drzwi minimalna, taka 2-3 mm. Tutaj tak samo, taka 2-3 mm. To widać na makro, jak się odejdzie dalej, to się nie rzuca w oczy. I tutaj tak samo, taka minimalna wgniotka od otwierania. To można naprawić metodą PDR bez lakierowania. Na zderzaku mikrorysy, takie centymetrowe dwu, jeśli chodzi o długość, o grubość do milimetra, nie więcej niż milimetr. To też wygląda z bliska, jak odejdziemy na 70-60 cm, to tego w ogóle nie widać. Lakier to też ma do siebie właśnie, że maskuje, tuszuje jakieś takie niedoskonałości lakiernicze, jeśli chodzi o zarysowania. Tutaj minimalna rysa. Tutaj bardzo niewielka, minimalna ryska. Ona jest takiej długości, czyli jakieś 2 cm. I jakieś takie minimalne odpryski na zderzaku, tutaj na plastiku, na aluminium, po kamieniach. Tego też z daleka nie widać. Trzeba się przypatrzeć bardzo, a odchodzimy na 60 cm i tego nie widać. Ok, sprawdzimy sobie teraz jeszcze szyby. 2020 rok produkcji, szyba atermiczna. 2019 rok produkcji. I tutaj mamy 2020 rok produkcji. I z tyłu tutaj szyba. Zobaczymy, czy się uda uchwycić. 2000, jeśli dobrze widzę, 2020 rok produkcji, tak. Szyba z tyłu tutaj 2020 rok produkcji. Może będzie tak widać. O, proszę. Oryginalna oczywiście. Teraz ta szyba tutaj. Próbujemy się jakoś dostać. 2020 rok produkcji, to jest widoczne. Tutaj szyba ta 2020 rok produkcji. I tutaj 2019 rok produkcji. 2020 rok produkcji, szyba prawa pasażera atermiczna. I tutaj 2020 rok produkcji, szyba była wymieniana akustyczna. Jest niewielki odpysk, który był zalewany, więc tym się nie powinno nic dziać. Zostało nam jeszcze sprawdzić stan ogumienia hamulców. Opony Cross Klimaty Michelin, rok produkcji, już
tutaj szukamy, 30 tydzień 2022 rok, czyli w połowie, w zasadzie więcej niż w połowie, bo rok ma 50 parę tygodni, więc w drugiej połowie 2020 roku, 2022 roku kupione opony. One mają w okolicach 5 mm jeszcze, jeśli chodzi o tarczę bez rantu istotnego, i klocek jakoś niedawno był wymieniany, bo jest dosyć gruby. Jeśli chodzi o tył, również opony wielosezon takie same. Rozmiar 215x55x17. Michelin Cross Klimaty dwójki. Jeśli chodzi o rok produkcji, 29 tydzień 2022, więc kupowany w jednym czasie. Klocki mniej więcej w połowie, jeśli chodzi o tył, i tarcze bez istotnego rantu. Tutaj, jeśli chodzi o opony Cross Klimaty, tak samo tarcza bez istotnego rantu. I klocek tak mniej więcej w połowie zużycia. Może się go uda uchwycić, aczkolwiek felga przeszkadza. Chyba się jednak nie uda złapać ostrości. Jeśli chodzi o przód, takie same opony. Tarcza bez istotnego rantu. I klocek prawie cały, tutaj może się uda złapać. Był niedawno wymieniany, więc jest ok. Zrobimy sobie teraz podmaskę. Tak wygląda. Wymieniany był akumulator. To nie przez nas za granicą. Bosch S5. Przez nas był wymieniany rozrząd, olej w skrzyni biegów, olej silnikowy plus jakieś tam paski mikro i tak dalej. To wszystko będzie opisane. I tak wygląda, jeśli chodzi o wnętrze. Tutaj mamy rok produkcji na lampie 2020. O, tu jest widoczne, jeśli chodzi o maskę, nie widać śladów odkręcania. I przy błotniku tak samo. Jeśli chodzi o drugą stronę, 2020 rok produkcji, lampy, na masce też nie widać śladów odkręcania śrub. I tutaj przy błotniku na śrubach również nie widać nic niepokojącego. No więc mamy zrobione auto z zewnątrz. Przejdziemy teraz do wnętrza pojazdu. Wchodzimy zatem do wnętrza. Wykończenie w karbonie. Fotele sportowe. Blokada szyb dla dzieci z tyłu, elektrycznie składane lusterka, regulowane. Tutaj jest system bliz w lusterku. Dioda z jednej, z drugiej strony, która informuje nas, czy można zmienić pas, czy coś jest w martwym polu widzenia. Tempomat aktywny, adaptacyjny, utrzymanie pasa ruchu. Ładowarka indukcyjna, a tam jest USB do Androida Auto, oczywiście dwa kluczyki, i go uruchomimy. Lwa. ,167 000 przebiegu. Jeśli chodzi o opcję, włączymy start-stop od razu. Radio, klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, plus do tyłu jeszcze jest regulacja tak samo. Nawigacja oczywiście, aczkolwiek lepiej korzystać z Android Auto, bo to jest Google Maps. Jeśli chodzi o systemy, to tak, automatyczne przełączanie świateł.
krótkie, długie, i nam zostaje długie, to jest krótkie, jak jedzie auto naprzeciwka, wspomaganie parkowania, czyli czujniki plus kamera 180, kontrola poślizgu kół, czujnik ciśnienia w kołach i ustawienia pojazdu, blokowanie lusterek na wstecznym, tylna wycieraczka na wstecznym. Oświetlenie towarzyszące, czyli na zamknięcie auta, na powitanie auta, tutaj powitalne jest reflektory kierunkowe, czyli reflektory skrętne na zakrętach i światła LED-owe z tyłu, bo to nie każda opcja ma, też są. Oświetlenie kameralne, czyli wewnątrz tutaj mamy fajne podświetlenie. Można sobie to wyregulować, tak tutaj jest pokazane. Odregulowanie tylko drzwi kierowcy. I bezpieczeństwo, czyli Active Safety Brake, asystent antykolizyjny, kiedy auto ma nam hamować, wyświetlanie zalecanej prędkości. Ze znaków tutaj mamy na zegarach wirtualnych informacje, alarm nieuwagi kierowcy to załączymy, czyli jak na przykład jesteśmy już śpiący, to auto nas informuje, że pora na kawę albo zjechać. Rozpoznawanie znaków drogowych, czyli stop, zakaz wjazdu i tak dalej, to też jest sczytywane tutaj i pokazywane, żeby się nie zagapił kierowca. Monitorowanie martwych pól, to już było mówione tutaj, o, to tak mniej więcej wygląda, właśnie w lusterku się zaświeci komunikat. Oczywiście telefon, po Bluetooth jest streaming, Spotify, YouTube, inne rzeczy, które Wam będzie się chciało streamować, plus zestaw głośno mówiący, aplikacje Apple CarPlay, aplikacje Peugeota, które możecie sobie powgrywać, monitorowanie auta i tak dalej, wszystkie statystyki o samochodzie, jest możliwość śledzenia tego, i Android Auto, czyli najpopularniejsze rzeczy, które teraz chcecie, no i profile, które sobie tutaj można ustawić. Tryby pracy, sport, normal, tutaj się zmienia to wszystko automatycznie, eko, damy na normalny, jest ok. Na trybie normalnym, jak ktoś chce poszaleć, to może sobie przełączyć na tryb sport, natomiast normal w zupełności wystarczy. Skrzynia biegów japońska, hydrauliczna, ścięta kierownica, wirtualne zegary, tutaj jest właśnie asystent świateł, lusterko fotochromatyczne, tutaj fotele wszystkie z przodu są sportowe dla kierowcy, dla pasażera. No i przejdziemy sobie jeszcze do tyłu. Tak to mniej więcej wygląda. Szyby z tyłu też bezramkowe. I tak wygląda auto z tyłu. Tapicerka ekoskóra z materiałem. Tutaj są nawiewy, ładowarki USB. Wykończenie tej fajne w materiale. W końcu ktoś poszedł po rozum do głowy i nie daje tylko plastików. I tak to wygląda. Zajrzymy sobie jeszcze do bagażnika i to w sumie chyba nam zostało na tyle. Przejdziemy do bagażnika, tutaj informacyjnie, tak jak otwieramy, zamykamy auto. O, tutaj proszę, takie podświetlenie LED-owe, które rzucane jest na ziemię. I na koniec obiecana klapa bagażnika. Tak wygląda auto wewnątrz. Wszystkie rzeczy, które były wymienione, będą opisane. Olej, pasek mikro, olej w skrzyni biegów, rozrząd kompletny, płyn chłodniczy, te wszystkie rzeczy tam będą powypisywane. Tutaj zestaw naprawczy, składanie foteli mamy stąd, roleta zasuwana tutaj automatycznie i to tak wygląda to auto. Tutaj wspominane lampy LED-owe,
adaptacyjne. Dajcie znać, jak Wam się podoba taki egzemplarz. Liczymy na Wasze komentarze, opinie, udostępnianie. Możliwe, że ktoś szuka takiego pojazdu, a nie wie, że mamy. Dlatego warto udostępniać. Może ktoś z rodziny, znajomych szuka. Dziękujemy i zapraszamy do obserwowania. Pozdrawiamy, ekipa Trade Luxe.